Zieleń i jej obecność w mieście jest jednym z kluczowych czynników podnoszących jakość życia mieszkańców i mieszkańcy są tego coraz bardziej świadomi. Dlatego ochrona istniejącej w centrum zieleni oraz wprowadzanie rozwiązań punktowych, a także dbanie o wysoką jakość tej zieleni jest jednym z kluczowych elementów przeciwdziałania także zmianom klimatu. Stawiamy na promowanie stosowania małoskalowych rozwiązań zielonych, rozwiązań opartych na przyrodzie w mieście, szczególnie w jego centralnych dzielnicach, które właśnie są gęsto zabudowane. Przykładami takich naturalnych rozwiązań opartych na przyrodzie są na przykład parki kieszonkowe, zielone ściany, zielone dachy czy też łąki miejskie. Są sukcesywnie projektowane i wdrażane naturalne place zabaw w poznańskich przedszkolach, ale w których obok takich tradycyjnych rozwiązań zabawowych zastosowane są naturalne rozwiązania, na przykład korytarze z krzaków, wierzbowe szałasy, ścieżki ziemne, czyli takie rozwiązania, które nie mają do końca określonego celu zabawowego, a dzięki temu sprzyjają rozwojowi kreatywności dzieci.